Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kryzys w Kościele to temat, który porusza wielu. Jedni go negują, inni uważają, że jest on faktem, przed którym nie da się uciec. Jak widzi to bractwo świętego Piusa X? Zapraszam. Postaram się omówić sprawę wprawdzie krótko, ale jednak nie streszczając rzeczy za bardzo. To znaczy mam taką ambicję, żeby nie przedłużać tego materiału, ale z drugiej strony, żeby rzecz była w miarę wyczerpująca. Zobaczymy, jak się to uda. Chodzi o przedstawienie przyczyn kryzysu w Kościele, a później z przyczyn wynikających skutków, to znaczy jak on się przejawia, gdzie go widać. Zaczynamy więc jakby od początku, to znaczy oczywiście za przyczynę współczesnego kryzysu w Kościele uważam przede wszystkim herezję modernizmu. Oczywiście nigdy nie da się podać jednej przyczyny, która byłaby źródłem wszystkiego. Tak? Ten modernizm nie jest źródłem wszelkiego zła w Kościele. Natomiast jest jednym z najważniejszych źródeł kryzysu w Kościele, obecnego kryzysu w Kościele. Dlatego na nim się właśnie skupię. I to, że o nim przede wszystkim mówię, nie oznacza, że twierdzę, że jest on jedynym źródłem. To też taki zarzut często można usłyszeć. A więc herezja modernizmu. Jeśli ktoś nie wie, czym jest herezja modernizmu, odsyłam do mojego materiału. Herezja modernizmu dzisiaj. W dwóch słowach, herezja modernizmu to herezja naturalistyczna, która zakłada, że wszystkie religie są dobre, że wszystkie do zbawienia prowadzą, że tak naprawdę nie ma zewnętrznego, obiektywnego objawienia Bożego, czyli Bóg nie przemówił do ludzi, a tylko przemawia do człowieka w naszym sumieniu, w naszym sercu. Nie ma obiektywnego objawienia, więc objawienie Pan, który przekazuje nam Pan nasz Jezus Chrystus, również jest tylko, to są tylko Jego doświadczenia religijne, wyjątkowe, ale tak naprawdę nie ma tutaj Boga, który przemawia, który wymaga od nas przyjęcia pewnych prawd wiary, wymaga od nas zachowania pewnej moralności. Herezja modernizmu, a więc herezja naturalistyczna, która sprowadza wszelką religię do uczuć religijnych. Ta herezja powstaje gdzieś tam w wieku XIX, zostaje potępiona przez świętego papieża Piusa X, wchodzi w, powiedzmy tak, w kanał, to znaczy wchodzi do podziemi Kościoła. Takie mają założenia moderniści, pisze o tym święty Pius X, żeby nie wychodzić z Kościoła, tylko żeby się zaszyć w Kościele i powoli wykonywać swoją pracę. O tym pisze święty Pius X, dlatego ustanawia przysięgę antymodernistyczną, po to, aby powstrzymać tą infiltrację modernistyczną Kościoła. Jak pokażą późniejsze dzieje, ta infiltracja jednak się dokonała. Została przez świętego Piusa X bez wątpienia powstrzymana w jakimś stopniu, ale nie całkowicie. Teraz, co się dzieje przed soborem? Będę opowiadał tutaj, bazując mocno na doświadczeniach naszego założyciela, arcybiskupa Lefebvre'a. On był misjonarzem w Afryce, delegatem apostolskim na całą francuskojęzyczną Afrykę, a więc jednym z najważniejszych, można powiedzieć, hierarchów kościelnych opiekujących się misjami. Jako taki widział on gwałtowny rozwój misji w Afryce. Te misje w wieku XIX i później w pierwszej połowie wieku XX rozwijały się bardzo gwałtownie. Ten katolicyzm naprawdę kwitł. Arcybiskup mówił, że widział, jak tych ludzi przemienia msza święta. Jak oni pod wpływem liturgii właśnie się zmieniają. On był naprawdę przepełniony, był przepełniony wiarą i był pod wrażeniem tego, co tam widział. Gdy wraca do Europy, dostaje taką małą diecezję Toul we Francji. Przepraszam, jeśli źle wymawiam, językiem francuskim nie władam. I w tej diecezji arcybiskup zauważa, że ci kapłani nie mają wiary w moc sakramentów. I to jest bardzo ważne. Jakby przed soborem cała fasada kościoła jeszcze stoi, ale wewnątrz, w tym kościele, jakby już nie było wiary, nie było żywej wiary. Skoro kapłani przeważnie nie mają wiary w moc sakramentów, nie mają wiary w moc mszy świętej,
to w jaki sposób oni mają ludzi nawracać, w jaki sposób oni mają ludzi prowadzić do tych sakramentów, które to są przecież głównymi środkami, którymi Pan Jezus przekazuje łaskę, jeśli oni sami nie wierzą w ich moc. To jest pewna podstawa, baza, na podstawie której będzie można dokonać rewolucji soborowej i posoborowej. Arcybiskup jest bardzo krótko w diecezji, zostaje bowiem wybrany na przełożonego generalnego Zgromadzenia Ojców Ducha Świętego. Jest to najważniejsze, największe zgromadzenie misjonarskie, czy może jedno z najważniejszych zgromadzeń misjonarskich w tym czasie. Nie jestem absolutnie pewien, czy było największym zgromadzeniem, ale bez wątpienia jednym z największych zgromadzeń misyjnych w tym czasie. Arcybiskup zostaje przełożonym tegoż zgromadzenia i rozpoczyna się Sobór Watykański II. Cóż się dzieje na Soborze? Moim zdaniem, aby w krótkich słowach opisać to, co się wydarzyło na Soborze, należy przeczytać pierwszy rozdział Księgi Machabejskiej. Czytam tutaj od wersetu 11 do wersetu 15 z pierwszego rozdziału Księgi Machabejskiej, pierwszej Księgi Machabejskiej. W tymto czasie wystąpili spośród Izraela synowie wiarołomni, którzy podburzyli wielu ludzi, mówiąc: pójdźmy zawrzeć przymierze z narodami, które mieszkają wokoło nas. Wiele złego bowiem spotkało nas od tego czasu, kiedyśmy się od nich oddalili. Słowa te w ich mniemaniu uchodziły za dobre. Niektórzy zaś z pomiędzy ludu zapalili się do tej sprawy i udali się do króla, a on dał im władzę, żeby wprowadzili pogańskie obyczaje. W Jerozolimie więc wybudowali gimnazjum według pogańskich zwyczajów. Pozbyli się też znaku obrzezania i odpadli od świętego przymierza. Sprzysięgli się też z poganami i zaprzedali się im, aby robić to, co złe. Dlaczego uważam, że te słowa doskonale opisują to, co się dzieje na Soborze? Ano dlatego, że również na Soborze dzieje się bardzo podobnie. Część ludzi Kościoła mówi: pójdźmy zawrzeć przymierze z narodami, które mieszkają wokół nas. Pójdźmy zawrzeć przymierze ze światem, bowiem wiele złego nas spotkało, odkąd się od nich oddaliliśmy. Ze względu na to, że nie mówimy tak jak ten świat, że go potępiamy, ze względu na to spotkało nas wiele złego. Ze względu na to ten świat nas nie kocha. I te słowa w ich mniemaniu uchodziły za dobre. Niektórzy się zapalili, poszli do papieża i otrzymali od niego pozwolenie, aby wprowadzić niektóre pogańskie zwyczaje w Kościele. Można powiedzieć, że jest to uproszczenie. Jest to uproszczenie oczywiście, natomiast tak długotrwały sobór, żeby streścić, nie jest to takie proste. I oczywiście można by to widzieć nawet jako streszczenie całej epoki posoborowej, a nie tylko samego soboru. Widzę, że słońce zbyt mnie tutaj prześwietla, dlatego idę zasłonić okno. Już powinno być trochę lepiej. A więc na Soborze odbywa się takie otwarcie i jest grupa właśnie tych ojców soborowych, którzy są ewidentnie pod wpływem tej herezji modernizmu, to znaczy mniej lub bardziej, powiedzmy, taka część progresywna tych ojców soborowych, którzy bardzo mocno to forsują. Jest ogromna część ojców soborowych, którzy w sumie nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Jest to również przynajmniej w jakimś stopniu owoc herezji modernizmu. Oni nie są w stanie rozpoznać tego jako zagrożenia. Widzą to, no właśnie, panuje taka pewna niepewność. No też ci biskupi nie do końca już wierzą najwyraźniej w moc sakramentów. Też mają wrażenie, że jakby to nie działa, może coś nowego, może to będzie w porządku, a najlepiej niech papież po prostu zdecyduje i zrobimy to, co papież każe. Takie jest nastawienie większości ojców soborowych. Jest nieliczna grupa ojców, którzy są zdecydowani, żeby walczyć o katolicką wiarę, tak jak wtedy machabeusze w tej księdze machabejskiej, którzy są gotowi walczyć z pogańskimi zwyczajami, bo uważają, że to faktycznie w ten sposób człowiek odpada od wiary. I Sobór jest takim miejscem starcia właśnie tych progresywnych z tymi konserwatywnymi ojcami soborowymi. I jednak ostatecznie, jakby tak jak król tutaj w księdze machabejskiej, tak papież zajmuje stanowisko raczej sprzyjające tym progresywnym ojcom soborowym i ten sobór przybiera jakby taką rację, że ta masa idzie za papieżem, masa ojców soborowych idzie za papieżem, przybiera ten duch nowego otwarcia, nowego początku, nowej wiosny. Tak jak wspomniałem, przed soborem panowało w Europie taki marazm panował, panowało przekonanie, że no jakoś to nie za bardzo działa, nie potrafimy jakoś do tych ludzi dotrzeć.
brak wiary w moc sakramentów, w moc mszy świętej, to sprowadza marazm, to sprowadza brak prawdziwej wiary po prostu. No i dlatego ci ojcowie są gotowi na to, żeby przyjąć te nowe rozwiązania proponowane przez tych progresywnych ojców soborowych, które powiedzmy, że papież mniej lub bardziej akceptuje, przynajmniej nadając główny ton soborowi jako właśnie temu nowemu otwarciu, tak jak ta księga machabejska. Pójdźmy, zbratajmy się z narodami, bowiem wiele złego nas spotkało, odkąd zaczęliśmy ich potępiać, parafrazując księgę machabejską. No i co się dzieje po soborze? To nowe otwarcie, rozpoczęte na soborze, skłania do podjęcia już takich konkretnych działań, to znaczy ci bardziej progresywni ojcowie soborowi, czy bardziej w ogóle bardziej progresywni biskupi zaczynają dostawać coraz to więcej stanowisk. Jakby ten wiatr ewidentnie się zmienia. Hierarchia Kościoła jest zachwycona. Tak, zrobimy nowe otwarcie, zrobimy nową wiosnę, zaczniemy na nowo. Pójdźmy, zbratajmy się z narodami. I jakby następuje stopniowo taki marsz przez instytucje. Ci progresywni biskupi, tak jak wspomniałem, dostają coraz więcej stanowisk i w ramach tego marszu przez instytucje, w ramach tej zmiany kierunku następuje również, zostaje powołana ta komisja do stworzenia nowej liturgii. I to już jest ta rzecz, powiedzmy, jakby kolejny wielki rozdział, któremu się przyjrzymy. Zanim przejdę do tego rozdziału, jednak dodam jeszcze, że tutaj to otwarcie się na świat, ten brak potępiania, ta nowa wiosna, która ma być właśnie taka niepotępiająca, która ma sprawić, że my się tak otworzymy na ten świat, ona może być również jedną z przyczyn upadku moralnego, upadku dyscypliny w Kościele. Pewnie nie jest jedyną przyczyną, ale tak jak wspomniałem, wszystkich przyczyn zbadać nie jestem w stanie, natomiast wydaje mi się, że jest to jak najbardziej rozsądne, żeby przyjąć, że gdy Kościół wychodzi z założenia, że koniec z potępianiem, że ten świat właśnie należy wyjść do niego i powiedzieć mu, że wszystko jest w porządku, że należy wyjść do tego świata, ewidentnie niesie to za sobą, chociażby w reformach, w seminariach duchownych, gwałtowne obniżenie wymagań. Seminarzyści nagle tracą, na Zachodzie to jest naprawdę bardzo wyraźne, o Polsce to powiem jeszcze za chwilę, nagle obniżane są wymagania, nagle nie trzeba nosić sutanny, nagle nie ma konkretnie ustalonego porządku dnia, nagle seminarzyści zamiast odmawiać różaniec oglądają telewizję i tak dalej, i tak dalej. Nagle tam używki przestają być zakazane, nagle nie pilnuje się już, poprzez te reformy przestaje się coraz mniej pilnować tych seminarzystów, coraz mniej mieć ich na oku, no bo przecież my już nie potępiamy, my teraz wychodzimy do tego świata, nadchodzi taki czas otwarcia, czas nowego, dojrzałego chrześcijaństwa, Kościoła Nowego Adwentu, jak to nazwał Jan Paweł II. To jest ten czas dojrzałości, kiedy już nie potępiamy, nie pilnujemy, nie wprowadzamy rygoru, tylko właśnie tak się otwieramy. Moim zdaniem jest to jedna z głównych przyczyn, dlaczego mamy teraz taką degrengoladę moralną w Kościele, to znaczy właśnie to otwarcie, poluzowanie dyscypliny, zmniejszenie rygorów przede wszystkim w seminariach duchownych. Uważam to za jedną z głównych przyczyn. Jak wspomniałem, być może są jeszcze inne bardzo istotne. Do reformy liturgii czas przejść. A więc w Kościele nigdy czegoś takiego nie było, jak tak gwałtowna reforma liturgii. Jak powstawała liturgia w Kościele? Apostołowie wynoszą pierwotną liturgię z Wieczernika. Oni są świadkami tego, co uczynił Pan Jezus. Oni wynoszą, nie tworzą na kolanie liturgii, wynoszą to, co Pan Jezus uczynił i to się dzieje w Kościele Pierwotnym. To jest liturgia Kościoła Pierwotnego, naśladowanie tego, co uczynił Pan nasz Jezus Chrystus. A więc jest to rzecz bezpośrednio objawiona. Później w ramach, jakby poprzez rozwój tej liturgii pierwotnej powstają, można powiedzieć, takie pierwotne formy tych naszych współczesnych, to znaczy klasycznych rytów. Czy to rytu trydenckiego, czy rytów wschodnich. Gdzieś tam te pierwotne formy tych rytów sięgają swoimi korzeniami czasów apostolskich. Oczywiście to właśnie jest bardzo powolny, organiczny rozwój, ale to się wtedy dzieje. To znaczy właśnie powoli, organicznie ryty się rozwijają. Dlaczego się rozwijają? Dlatego, że
Kościół dochodzi do przekonania, że coś trzeba bardziej podkreślić, że tutaj coś trzeba dodać, że trzeba bardziej zwrócić na to i na to uwagę. Jakieś powstające herezje skłaniają Kościół do tego, żeby dodać jakiś element przeciwko tym herezjom, żeby podkreślić prawdziwą wiarę Kościoła. I tak powstają ryty. Gdy papież Pius V kanonizuje ryt trydencki, to oczywiście jest on już wielowiekowy. Jest to właśnie owoc takiej wielowiekowej pracy Kościoła. Jest to owoc tej pracy, który uświęcił już całe pokolenia katolików, który ewidentnie wyraża katolicką wiarę i który ewidentnie przyniósł naprawdę dobre owoce. To można powiedzieć o wszystkich tych klasycznych rytach, które wyrosły z Wieczernika, których te zalążki apostołowie wynieśli z Wieczernika i później, które Kościół rozwijał przez wiele wieków. I teraz w te ryty, które Kościół stworzył, tutaj będę się skupiał na rycie Kościoła łacińskiego, na rycie trydenckim, upraszczając, bo oczywiście Kościół zachodni miał też inne ryty pochodne, natomiast oczywiście przede wszystkim dla nas interesujący jest ten główny ryt odprawiany w Kościele Zachodnim. Oczywiście były ryty dominikańskie i tak dalej, one były pochodnymi, powiedzmy, rytu trydenckiego. Natomiast nie jest to teraz bardzo dla nas istotne. Ten ryt trydencki przyniósł ewidentnie owoce, uświęcił, wydał tyle pokoleń świętych. A teraz nagle po soborze, nowe otwarcie, wychodzimy do świata, nowa wiosna i ci ludzie stwierdzają, że my to zrobimy lepiej. Czy my rozumiemy, jakie to są słowa, jaka to jest waga tych słów, jaka to jest pycha? My zrobimy lepszą liturgię niż ta, której korzenie sięgają Wieczernika, która wyrastała powoli od Wieczernika, rozwijała się poprzez wszystkie wieki Kościoła, Kościół pierwotny, poprzez ojców Kościoła, poprzez te wieki średnie, poprzez Sobór Trydencki, poprzez później wszystkie, tak, całą tą kontrreformację i całą historię Kościoła. Ten ryt, który wydał tylu świętych, który korzeniami swymi sięga Wieczernika, nagle ci hierarchowie stwierdzają, my stworzymy lepszy ryt. My wiemy, nauka nam mówi, co tam było w Kościele pierwotnym. My zbadaliśmy, co tam było, my wiemy. I my to zrobimy lepiej. To będzie bardziej dostosowane do naszych czasów. O zgrozo, jak można? Jak można tak myśleć? Jakaż to jest pycha? Jakaż pycha za tym stoi, że człowiek myśli, że stworzy tak na kolanie lepszy ryt niż ten, który Kościół wypracował przez 2000 lecia. Tuż to jest po prostu niewiarygodna pycha i naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, jak można było być przekonanym, że stworzy się coś lepszego na kolanie, w laboratorium, że stworzy się coś, co będzie lepiej formowało wiarę. Jak to działa? Ryty działają w ten sposób, że mają wyrażać naszą wiarę, mają stworzyć godną oprawę dla najważniejszych wydarzeń naszej wiary. Przeistoczenie, ofiara Pana Jezusa. Ryt ma to otoczyć, ma oddać cześć i pokazać wiernym, co tutaj się dzieje, podkreślić wielkość tego wydarzenia, pokazać, co tutaj się dzieje. A więc ma z jednej strony ten charakter uczczenia, adoracji, z drugiej strony ten charakter katechetyczny, pokazania tego wiernym, z czym mamy tutaj do czynienia. I teraz zostaje nagle stworzony ryt na nowo, laboratoryjnie, w ramach nowego otwarcia, w ramach niepotępiania świata. Powstaje nowy ryt, bardzo zbliżony do rytów, które powstały w czasach reformacji. Naprawdę bardzo zbliżony do części protestanckich rytów. Niepodobny do żadnego z obecnie istniejących katolickich rytów. Niepodobny. Podobny za to bardzo wyraźnie do wielu rytów protestanckich. Niewyrażający ewidentnie w sposób wystarczający katolickiej wiary. Usunięto ogromną część obecną we wszystkich katolickich rytach, jaką jest ofiarowanie. Ofiarowanie ma sposób wyraźny podkreślić, że mamy tutaj do czynienia z prawdziwą ofiarą. Protestanci ten fragment usunęli, ogromną część mszy świętej usunęli, bo oni nie wierzą w ofiarny charakter mszy świętej. Nowy ryt tego nie zawiera.
Kościół, hierarchia Kościoła stwierdziła, że ten fragment, ta część mszy świętej obecna we wszystkich katolickich rytach jest niepotrzebna, jest zbędna. Protestanci wiedzieli lepiej najwyraźniej, bo nie ma potrzeby robić ofiarowania. Nie ma potrzeby. Tak powstaje nowy ryt. Ryt oczywiście powoli formuje wiarę wiernych. To jest trochę tak jak z pokarmem. To nie jest tak, że jak człowiek raz zje coś niezdrowego, to od razu zachoruje. Człowiek może, powiedzmy tak, jeść w McDonaldzie raz na jakiś czas i niby nic mu się nie stanie. Jednak, jeśli człowiek przyjmuje do swojego organizmu truciznę, nawet jeśli ona jest w bardzo małej dawce, przyjmuje ją nieustannie. Wyobraźmy sobie takiego człowieka, który nieustannie przez wiele lat je tylko w McDonaldzie. Prędzej czy później choroby wyjdą w tym czy innym miejscu. Porównanie jest bardzo ograniczone, ale jednak liturgia, która nie wyraża w sposób wystarczający katolickiej wiary, a nowa liturgia nie wyraża w sposób wystarczający rzeczywistej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz ofiarnego charakteru mszy świętej. Te dwie prawdy są ewidentnie w sposób niewystarczający wyrażone w nowym rycie. A więc te dwie prawdy bez wątpienia będą w trakcie jakby trwania tego nowego rytu w Kościele, w trakcie jego odprawiania, w historii Kościoła, te dwie prawdy będą odchodziły w cień. I to niestety widać w czasach posoborowych. Dalej patrzymy jeszcze na Kościół w Europie, nie patrzymy tak bardzo na Polskę, zaraz do niej dojdziemy. Tam te reformy zostają szybko wprowadzone, nowe otwarcie, nowa wiosna, bardzo gwałtowne wprowadzenie reform. Dzisiaj praktycznie nikt tam w Niemczech, we Francji, a nawet we Włoszech, w Hiszpanii, praktycznie nikt nie wierzy już w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Statystyki uczestnictwa w mszy świętej poszybowały gwałtownie w dół. Zachęcam do zapoznania się z moim dłuższym wykładem. Nowa msza to największa katastrofa w historii Kościoła. Jest dostępny również na tym kanale, chociaż jest to starszy już wykład. Tam przedstawiałem również te właśnie statystyki. W ten sposób gwałtownie protestantyzuje się wiara katolików w Europie Zachodniej. Jednocześnie pamiętamy, mamy w tyle głowy to obniżenie wymagań, obniżenie rygorów w seminariach, niepotępianie, otwarcie na ten świat. To wszystko bez wątpienia ma swój wpływ również na stan moralny życia, na stan moralny Kościoła, na stan moralny duchowieństwa. Protestantyzacja i upadek moralności, te dwie rzeczy wyznaczają życie Kościoła w epoce posoborowej. Co się dzieje w Polsce? W Polsce po soborze, jak i przed soborem, mamy komunizm. A więc mamy zewnętrznego wroga, z którym Kościół i zdrowsza część społeczeństwa walczą. Sytuacja diametralnie różna niż ta na zachodzie Europy. Komunizm sprawia, że ludzie w dużej mierze kochają Kościół, bo Kościół w jakiś sposób ich broni, w jakiś sposób jest jeszcze jakąś tam ostoją wolności. Z drugiej strony jakby ten konflikt zupełnie odsuwa na trzeci plan wewnątrzkościelne reformy. Kardynał Wyszyński je przeprowadza bardzo powoli, bardzo pobożnie, w ten sposób, że ludzie szczególnie nie zauważają ich znaczenia. Jednocześnie komuniści oczywiście działają przeciwko Kościołowi, inwigilują go, zbierają haki na biskupów, na hierarchów. To wszystko ma gdzieś tam swoje znaczenie. Reforma liturgii zostaje jednak wprowadzona. Seminaria zostają również zreformowane, choć zdecydowanie wolniej niż na Zachodzie. I ta reforma trwa. To znaczy reforma liturgii trwa. Ona przynosi swoje owoce. Ona powoli faktycznie wyrabia w ludziach tą, powiedzmy, nową wiarę. Powoli, zdecydowanie wolniej niż na zachodzie Europy, ale jednak usunięte ofiarowanie, jednak komunia na stojąco, jednak te zmiany w rycie, jeśli chodzi o tam przyklęknięcia, o szacunek wobec Najświętszego Sakramentu, przepisy, jeśli chodzi o to, co zrobić z Najświętszym Sakramentem, gdy on upadnie, to wszystko wydaje powoli swoje owoce. I oczywiście wielu pobożnych katolików, tak jak wielokrotnie już mówiłem, chodzi do kościoła na nową mszę i wydaje się, no przecież ona nam krzywdy żadnej nie zrobiła. To działa właśnie, jak już wspomniałem, o tej niezdrowej żywności.
można przez wiele lat tego nie zauważyć, ale w pewnym momencie, jak trzaśnie, jak to gdzieś tam wyjdzie, to okaże się, że tej wiary już za bardzo nie ma. No, widzieliśmy to gdzieś teraz w trakcie tych tak zwanych strajków kobiet, gdzie tak dużo młodych ludzi wyszło, aby walczyć o możliwość zabijania dzieci. Dlaczego tak dużo ich tam wyszło? Dlatego, że są daleko od Kościoła. Dlatego, że Kościół nie potrafił ich wychować. Dlatego, że wiara w narodzie upada. Dlaczego upada? Dlatego, że Kościół nie miał siły jej przekazać. Przyczyn bez wątpienia jest wiele. I bez wątpienia to zepsucie moralne Kościoła w Polsce również ma więcej przyczyn, znaczy ma inne przyczyny niż upadek Kościoła na Zachodzie, ze względu właśnie na tą inną sytuację. Jednak i u nas bez wątpienia odegrało ogromną rolę to wszystko, co przyszło gdzieś tam z Zachodu w kontekście Kościoła. Te reformy, ten duch przyjaźni ze światem. Komunizm został już obalony, teraz właśnie wychodzimy do tego zachodniego świata i właśnie Kościół również jest otwarty, przyjazny. Wychodzimy, obchodzimy Dzień Islamu i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy przyjaźni, jesteśmy otwarci ze wszystkimi, staramy się dogadać. Zwróćmy na to uwagę, że Kościół dzisiaj jakby kieruje przesłanie do wszystkich. A gdy mówi się do wszystkich, to tak naprawdę nie mówi się do nikogo. Tak, tutaj ekologia, tutaj braterstwo, tutaj takie rzeczy skierowane do wszystkich. Dla nas Pan Jezus jest motywacją, dla innych będzie ktoś inny motywacją do działania w służbie powszechnego braterstwa i tak dalej. Kościół zupełnie nie pracuje nad katolickim wychowaniem swoich dzieci. I dlatego mamy dzisiaj nowe pokolenia pogan. Bo Kościół nie pracował nad wychowaniem katolików. Kościół nie zobowiązywał katolików do tego, żeby naprawdę dbali o katolickie wychowanie. Ba, Kościół sam nie wiedział, jak katolicko wychowywać. Dlaczego? Ano dlatego, że postąpił jak ci ludzie z Księgi Machabeuszów. Pójdźmy zbratać się z poganami, nie walczmy już. Nie obstawajmy przy tych katolickich zwyczajach, zasadach, prawach. Nie obstawajmy przy tych rygorach, wyjdźmy do tego świata. I to powoli wchodzi również do Polski. Wchodzi, mam na myśli wtedy, w tych czasach posoborowych, duch przyjaźni ze światem, duch nie potępiania, a jeśli nie potępiamy błędów, to nie bronimy prawdy. To wszystko gdzieś tam wchodzi do tej hierarchii Kościoła, do duchowieństwa, jednocześnie poluzowanie rygorów w seminariach i jednocześnie połączone z tym przekonanie tych lepszych, wyniesione z tych czasów walki z komunizmem, przekonanie tych lepszych, że Kościół to jest właśnie ta instytucja, która nas broni, która walczy. Dlatego w Polsce mamy to szczególne zacietrzewienie w obronie Kościoła. Na zasadzie Kościół musi mieć rację. On musi mieć rację. Po prostu nie ma innego wyjścia. Kościół nie może być w kryzysie. Jak często to słychać gdzieś tam ze strony hierarchów Kościoła czy ze strony świeckich wiernych. Otóż Kościół może być w kryzysie. Kościół jest w bardzo głębokim kryzysie i bez wątpienia ogromną rolę w tym kryzysie odegrała ta herezja modernizmu, która w ten, a nie w inny sposób weszła do życia Kościoła, która wprowadziła do Kościoła tego ducha kapitulacji wobec świata, ducha przyjaźni z tym światem, który przynosi te, a nie inne owoce i który między innymi wydał ten nowy rytm mszy świętej, który przekazuje niekatolicką wiarę, który długofalowo formuje z katolików protestantów, czyni z katolików protestantów. I ten Kościół, który porzucił tego ducha walki, nie jest w stanie wychować Kościoła walczącego. Nie jest w stanie wychować nowych pokoleń katolików. Widzimy to bardzo wyraźnie. Ten Kościół z jednej strony jest bezsilny, z drugiej strony jest zacietrzewiony, bo czuje się jedynym obrońcą prawdy. I to połączenie tej bezsilności, połączenie porzucenia prawdziwej katolickiej nauki, katolickiej dyscypliny i jednocześnie tego przekonania, że my jesteśmy tutaj filarem i ostoją prawdy, to jest właśnie obraz dzisiejszego Kościoła, który wygląda jak potężna korporacja, która broni swoich przedstawicieli, nawet gdy są ewidentnie zbrodniarzami, która nie potrafi poradzić sobie z problemami, nie potrafi wychować kolejnych pokoleń katolików, bo nie ma im nic do powiedzenia, bo mówi banały o ekologii i powszechnym braterstwie, a nie uczy człowieka, jak żyć
po chrześcijańsku. Nie wychowuje prawdziwych katolików. Nie pokazuje, jak walczyć z ranami naszej duszy. Nie pokazuje, jak praktykować cnoty kardynalne. Tylko skupia się właśnie na tym, żeby było miło i przyjemnie. Żeby otwierać się wobec tego świata, żeby być wobec wszystkich miłym. Ale takiego kościoła nikt nie potrzebuje. Dlatego taki kościół odchodzi w cień, traci znaczenie. I niestety nic tego nie zmieni poza powrotem do prawdziwej wiary. Potrzebujemy machabeuszy. Potrzebujemy ludzi, którzy staną do walki, którzy zapłoną gorliwością o wiarę. Zapłoną gorliwością o Boże prawo. I w ten sposób zawalczą o odnowę Kościoła. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.